dalszym ciągu nic się nie zmienia. Tarnów jest naszym miastem, Polski biegun ciepła i wszędzie, gdzie jeździmy, jesteśmy dumni z tego, że właśnie z tego miejsca pochodzimy. Także rzeczywiście dawno w Tarnowie nie graliśmy, więc jest nam niezmiernie miło, że w ogóle zostaliśmy na koncert zaproszeni, że udało się to wszystko, rynek, płyta była pełna, ludzie się bawili, super. Łapy w górę! Władza to wszyscy! Siła po... Ja myślę, że dla nas i dla ludzi jest to bardzo dobrze, że są takie firmy, które oni zarobią pieniądze, ale nie wszystkie nie zostają dla siebie, nie skonsumują, tak? I coś dają dla ludzi, ja myślę, że jest to bardzo, bardzo dobrze. Właściwie wyskoczyłem z pociągu w biegu i od razu mi się bardzo spodobało. Nie wiem, jakaś pozytywna energia mnie uderzyła. Tarnów, podnieście wszystkie ręce w górę! Duży plenerowy koncert to jest ostatni w tym sezonie, więc łezka się wokół kręci, bo sezon po prostu tak zleciał, nie wiemy kiedy, już jest wrzesień. Nie patrzę w dół, na cienkie linie, trzymam się twoich rąk, mądry słów. Nie patrzę w dół, bo wierzę w to, że mamy w sobie tę moc, by iść przez siebie, iść przez siebie. Jestem szczęściarzem, bo mam wierną publiczność. To jest publiczność, która powraca na te koncerty. Mam nadzieję, że to jak najdłużej będzie się działo. Ten festiwal jest potwierdzeniem, że muzyka rockowa jest tutaj potrzebna, bo cały rynek był wypełniony i myślę, że warto kontynuować tę ideę. Jednak rock and roll jakoś tam potrzebuje wsparcia i rzeczywiście na tych terenach trzyma się dobrze i warto temu pomagać. Jaki jest sens życia i czy Bóg istnieje? Czy to prawda, że blondyn to żyje się wesele? Tak, zapraszamy na 6. edycję do Tarnowa. Jeszcze nie wiem, kto będzie grał, ale może podpowiemy coś organizatorom. I na pewno będzie to festiwal bardzo udany, bo ludzie, którzy pracują przy tym festiwalu i publiczność jest znakomita.